Cześć, jestem Jakub z kanału Mamrik. Zobaczcie, co zadziało się w mieście. No, sporo. A skąd ta inwazja? Zaraz sobie o wszystkim opowiemy. Zapraszam. W mieście dzieje się Armagedon i pojawiły się przeróżnej maści stwory. Od zwierząt, po roboty, po jakieś potwory. No, jest tego naprawdę wiele. Zobaczycie zaraz, ile zniszczeń, ile poprzewracanych części budynków, ile tutaj wszystko jest parku i nie tylko w parku, zepsute. No może zacznijmy sobie od parku. Park opanował ten oto robot z Lego Bionicle. On tutaj wszystko, jak widzicie, niszczy. Jest tutaj przewrócona ławka, jest przewrócona syrena. Choć, przepraszam, syrena to jest akurat sprawa tego Lamparta, tej pumy, tego dużego kota, więc tutaj akurat tego robota nie obwiniajmy. Co tu jeszcze jest przewrócone? No przede wszystkim jeszcze jakieś znaki, no są już jakieś drobnostki, jakieś tutaj kwiaty są przewrócone. No a wokół parku, gdzie jest ten chodnik, tutaj ludzie uciekają szybko w stronę kwiaciarni, bo jeden lew już się za figurkę jedną wziął i tutaj ją zaatakował. Nieco dalej, przesuńmy się nieco dalej, a w sumie nieco bliżej miasta. Tutaj chodzi mi o tą ulicę koło ratusza. Przyjechała policja, by tutaj tą sytuację całą uspokoić, ale niestety nic nie pomogła, bo szybko słoń się autem policyjnym zajął i no koniec pomocy niestety ze strony policji. Drugi słoń tutaj koło sklepu z zabawkami też próbuje coś zniszczyć. Zniszczył znak drogowy, a także przy tym samym sklepie, jak widzicie, żaba przewraca szyld. I powiem wam, że bardzo fajnie mi to wyszło, to przewracanie szyldu. Udało mi się ten szyld lekko uchylić i to naprawdę wygląda, jakby ten szyld był przewracany. Ja uważam, że to jest chyba jedna z ciekawszych rzeczy, serio, jeśli chodzi o tą całą tutaj te wszystkie zmiany. Jeśli przyjrzycie też, to w środku sklepu z zabawkami przewrócony jest tam pociąg, także to od tych wszystkich wstrząsów, które spowodował idący słoń, to się stało. Przyjrzyjmy się może ratuszowi, bo tam dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Gigantyczny wąż z zestawu Lego Creator normalnie dookoła tego ratusza się próbuje dostać na górę. Jest to gigant, jest on dużo wyższy właśnie od tego ratusza i jak najbardziej pasował oczywiście na tą makietę. No a tam nisko już, czy to był słoń, czy wąż, ja bym bardziej myślał, że to był słoń, bo raczej wąż by takiego czegoś nie zrobił. Zostało tutaj przewrócone no to obudowanie wokół tego terenu koło właśnie ratusza. No a wilk z Ninjago zakończył tutaj żywot pomnika Rockstara. Pomnik długo nie padł, bo raptem kilka tygodni temu robiłem film, w którym ten pomnik powstawał. Chyba w parku to wszystko. Ławka jeszcze, podkreślam, jeszcze się nie przewróciła. No ale kawałek obok, proszę was bardzo, zobaczcie sobie, co się stało w skateparku. Nic poważnego, spadły tutaj barierki, spadł ten szyld. I z drugiej strony to także tutaj spadła barierka. Jak już tutaj jesteśmy, jeszcze powiedzmy o tym tygrysie szablozemnym, który tutaj atakuje właśnie przechodnia, który widać, że bardzo się go wystraszył. No nie jest to chyba codzienny widok spotkania tygrysy, a do tego szablozemna. Mamut też miał swój udział w tym całym zniszczeniu. On akurat na swój kieł wziął ten oto toj, który był właśnie tam na budowie i dzięki niemu tam budowlańcy nie musieli chodzić gdzieś dalej do toalety, tylko mieli właśnie tutaj toja. No i po toj już chyba nic nie zostało, chociaż póki co jeszcze jest cały, oprócz podstawy, która została właśnie tutaj. Tak to jeszcze z toj nie jest tak źle, ale myślę, że do czasu myślę i ten toj także zostanie całkowicie zniszczony. A kawałek dalej, także na terenie budowy, choć może nie za bardzo, wokoło myjni bardziej, jest tutaj właśnie też zniszczona stacja paliw. No ta prowizoryczna stacja paliw stanowiąca się z dwóch dystrybutorów paliwa, ale no zawsze jakaś tam stacja paliw to
jest, a raczej zawsze tam jakaś stacja paliw to była, bo już jej, jak widzicie, nie ma, przynajmniej jej jednej części, która została rozwalona. Zgaduję, że mógł to zrobić mamut, gdy sięgał po Toy Toy. Jak doskonale wiecie, rekiny i inne morskie stworzenia żyją w wodzie. W mieście wbrew pozorom ciężko jest znaleźć wodę, nie ma tutaj zbytnio żadnej rzeki, nic w tym stylu. No ale rekiny jakoś chciały uczestniczyć w tym Armagedonie i coś znalazły. Mianowicie myjnie, na której oczywiście jest woda, na której są myte samochody i tutaj wszystkie z niej właśnie wychodzą. Mamy tutaj klasyczne rekiny, rybę piłę, rybę młot, a na samym końcu mamy tego ogromnego rekina, który już zaraz stamtąd wyjdzie. A górę Mini odwiedził natomiast ten oto mech z Ninjago, który właśnie planuje się dostać na budynek serwisowy, później dublerze na straż pożarną, później jeszcze dalej na budynek weterynaryjny, którego sobie później jeszcze przejdziemy, tam też się ciekawe rzeczy dzieją, później na komisariat policji i później może planuje z niego zajeść. No, w każdym razie widać, że ten ogromny mech próbuje się dalej wspiąć, a zaczął sobie od najniższego budynku w tej części budynków wszystkich, jakim jest oczywiście myjnia. Mam taką teorię, że tą stację paliw mógł zniszczyć także on, gdy próbował po prostu tam wchodzić, a jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. No i nie bez powodu gabinet weterynaryjny zostawiłem na sam koniec, ponieważ uważam, że tutaj dzieją się nie najciekawsze rzeczy, ale chyba najśmieszniej to wygląda moim zdaniem. Słuchajcie, zwierzęta, które tutaj czekały w kolejce do gabinetu, powiększyły się i takim sposobem właśnie mamy ogromnego owczarka niemieckiego, ogromnego mopsa i ogromnego kota. Tak jeszcze powiem wam z kwestii technicznych, tak nie z opowiadania tej historyjki, to muszę wam powiedzieć, że te wszystkie stwory, one są wszystkie z polibagów. Tak, one są wszystkie z polibagów. I one bardzo fajnie do siebie pasują. Ciekawe, czy Lego jeszcze będzie wypuszczać więcej, ale chyba jeszcze był kiedyś jakiś pies. Kot to nie wiem, ale chyba pies jeszcze jakiś był. No powiem wam, że mi się to bardzo podoba, bardzo fajnie to wygląda. Nie dawałem tutaj, bo jeszcze mógłbym tutaj dać między innymi właśnie żabę, którą wcześniej widzieliście, ale nie. Chciałem tutaj typowo właśnie psy, koty, bo to są takie zwierzęta, które najbardziej kojarzą się ściśle z weterynarią. I jak widzicie tutaj, mops śmiesznie wygląda, tak na dwóch łapach stoi i próbuje chyba tą szybę przewrócić. Owczarek niemiecki próbuje zrobić dokładnie to samo, a kot poszedł o krok dalej i już się wspina, być może zrzuci ten szyld. I już dosłownie ostatnia rzecz, koło tej weterynarii, jest tutaj dach zrzucony od komisariatu policji i chyba to tyle, co mam o tym do powiedzenia. Słuchajcie, to już kończy się tego odcinka. Zostawcie lajka pod tym filmem, jeśli wam się spodobał. Jeśli spodobało wam się to, co tutaj narobiły te wszystkie stwory, mechy, zwierzęta i tym podobne jakieś różne dziwactwa. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek w ogóle spodobał, bo trochę poświęciłem pracy, żeby tutaj to wszystko pozmieniać. Teraz będę musiał kilka rzeczy tutaj ponaprawiać, ale zbyt jakoś mocno tego nie niszczyłem, by później właśnie z naprawą nie mieć tutaj problemu. Napiszcie, która rzecz wam się najbardziej tutaj spodobała, które zniszczenie najbardziej przypadło do gustu. A to już koniec dzisiejszego odcinka. Pa!